Dzień dobry. Chciałam przedstawić nasze koło Skowańcza. Nazywamy się Sikoreczki, które ma 3 lata. Chciałabym dzisiaj zaprezentować topinambur na boczku. Podstawowym składnikiem jest ziemniak, jednak topinambur jest połowicznym składnikiem, dlatego żeby obniżyć wartość kaloryczną. A dlaczego w ogóle topinambur na boczku? Dlaczego ziemniak? Bo jesteśmy z regionu, który królowało w latach 70. do 90. jako zagłębie ziemniaczane. Tu było podstawą rolnictwa właśnie produkcja ziemniaków. Topinambur zaś był sprowadzony jako pasza dla zwierząt. Jednak okazało się, że jest bardzo wartościowym warzywem i dlaczego go nie użyć? Jest to danie, które zostało w zupełności w 100% opracowane przez nas. Wszystkie produkty, które są zawarte w tym daniu, są z naszego ogrodu. Świeżo dzisiaj były rano kopane, czyli sos jest chrzanowy, buraczki. Również dodatkiem do tego dania są też ze spiżarni nasze pikle, żeby zaostrzyć smak. Podstawą jest pieczona baba ziemniaczana, pyrczok. Do tego oczywiście serwujemy sezonowe warzywa i sezonowe owoce. Że teraz akurat brakuje wiśni, gotujemy z rabarbaru. Rabarbar jest równie pyszny, z odrobinką tymianku, co podaje charakter i kolor. Również sałatki sezonowe można wykorzystać. W maju oczywiście króluje królowa sałata i rzodkiewki plus szczypiorek. Oczywiście ze śmietaną. Jak najbardziej do ziemniaka, do pyrczoka, czyli do naszego topinamburu na boczku, to pasuje. Tutaj mamy regionalne, sklarowane piwko z miodem. Jest to produkt naszego regionu Skołobrzegu, które podkreśli również smak i jest to innowacja naszego dania. Słuchajcie, to danie polecam każdemu. Na pewno przepis znajdziecie na naszej stronie. Życzę smacznego i sięgajcie na stronę Sikoreczek.